Dobry dzień, Tomasz Antoni Żak. Na wstępie wypada powiedzieć o tym, że jest oczywista radość, że po raz kolejny się z Państwem spotykam, a tą radość trzeba podeprzeć wsparciem dla telewizji PCH 24, co Państwo niewątpliwie zauważycie na pasku czy jakimś tam bloczku, który pojawi się na ekranie. A więc zachęcam, bo na pewno warto. A ja dzisiaj chciałem opowiadać o czym nie opowiem. Życie goni, życie podrzuca nam różne tematy i wymusza refleksję, wymusza pewną funkcję, którą by można nazwać reakcją na to, co się do nas, do naszej głowy dostaje. Ja chciałem dzisiaj opowiadać o tym, dlaczego obchodzimy różne nasze rocznice polskie na smutno. Dlaczego odwołujemy się do rzeczy tragicznych, dołujących, użyjmy tego słowa, do rzeczy, które tak naprawdę wymagają wysiłku i wewnętrznej walki z nimi, aby później można było z tego jakieś dobro wyprowadzić. A niełatwo. Nie brakuje w kalendarzu polskim dat, które przywołują takie konteksty. No, początek sierpnia wiadomo, Warszawa 44, no i na smutno. No ale nie będę o tym opowiadał. Może będzie ku temu okazja wkrótce. Dat nie brakuje. Jak mówiłem, kalendarz jest pojemny, a nasza historia gęsta, niekoniecznie smutna. A o czym będę opowiadał? No trochę o świecie, który jest światem mojego zawodu, czyli światem teatru, światem, w którym mówi się o aktorskich kreacjach. No różne są kreacje, jedne te, które według jednoznacznego scenariusza realizują aktorzy, a inne takie, w których aktorzy realizują jakieś swoje scenariusze. No ale też są aktorami i starają się do nas mówić o różnych rzeczach. I ostatnio coś takiego się wydarzyło, dosłownie parę dni temu. Trochę mną to wstrząsnęło, że to idzie tak daleko. To znaczy to, co wychodzi z ludzi, których określano przez długie lata mianem elity, tej elity, która jest elitą kreatywną, do której się odwołują ludzie, często zafascynowani kreacjami aktorskimi tych postaci, czy kreacjami no, również dziennikarskimi, elitą w ogóle intelektualną. Ludzie, którzy niestety, używam tego słowa niestety, bo chyba tak powinienem powiedzieć, stali się celebrytami, czyli czymś brzydkim. Nie lubię tego słowa, nie lubię w ogóle tego pojęcia. Albo ktoś jest, albo go nie ma, albo robi coś dobrego, albo robi coś złego. Celebrytyzm to brzydka sprawa. No i jeden z takich ludzi z tego świata kreatywnego, aktorskiego, wystąpił na festiwalu. Jest taki festiwal tuż przy granicy niemieckiej. Jest taka miejscowość, w której niejaki Jerzy Owsiak od wielu lat coś tam robi. Ma taki swój festiwal, który zmienił nazwę. Kiedyś nazywał się inaczej, odwołując się do słynnego, legendarnego festiwalu amerykańskich hipisów. Dzisiaj to jakoś się tam inaczej nazywa. Ale tak naprawdę jest to bardziej działanie polityczne niż artystyczne, a jeżeli już, no to polityczno-artystyczne. I na tym festiwalu gościł aktor Janusz Gajos. I przeprowadzono z nim rozmowę. Tę rozmowę prowadziła pani Jankowska, tak chyba to się nazywa ta pani. Sprawdzam sobie, Katarzyna Janowska, proszę państwa. I co ciekawe, ona jest redaktorką naczelną działu kultura w Onecie, a więc polskojęzyczna, niemiecka stacja nadaje do nas. Pani Janowska rozmawia z Januszem Gajosem,
rozmawia o aktorstwie, rozmawia o Muzeum Śląskim, w którym to muzeum ma się odbyć jakaś wystawa poświęcona jednemu z polskich reżyserów, który kiedyś zmienił nazwisko z bardziej polskiego na bardziej niemieckie, już nie żyje. No pal licho. Nie ma wielu wystaw, nie ma wielu muzeów, na przykład Muzeum Kresów, które mnie bardzo obchodzi, a tutaj coś chcemy dedykować i robić wystawę człowiekowi, który chyba raczej Polski nie lubił. Nie lubił Polski, pan Kutz. I pan Gajos mówi coś takiego. I do tego się chciałem odnieść, co powiedział i co z tego wynikło, bo to jest bardzo ważne. Posłuchajcie państwo, pan Gajos mówi do nas, że chcę powiedzieć o jednym. Coś takiego, co wykonał mały, przepraszam za wyrażenie, cały czas cytuję pana Gajosa, mały człowiek jednym ruchem ręki podzielił nasz kraj i nas samych na dwie części. Wow! Od wielu lat mówimy o dwóch Polskach. Ja cały czas powtarzam, że nie ma dwóch Polsk, bo może być tylko jedna, że to jakiś humbug, ktoś nas wpuszcza w przysłowiowe maliny, mówiąc, że są dwie Polski i dwie nacje polskie. To nieprawda. Pan Gajos jakby podtrzymuje tę narrację o dwóch Polskach, ale on mówi, że te dwie Polski stworzył jakiś mały człowiek, prawda? I co on mówi? To jest zbrodnia, ponieważ znamy takie przykłady, takie pociągnięcia z historii. W ten sposób powstawały najgorsze sprawy na świecie. No jest coraz grubiej, drodzy państwo. Jak puentuje to pan Janusz Gajos? Tak powstawało to, co się później nazywało hitleryzmem do kwestii politycznych w naszym kraju. Hitleryzmem, powiedział Gajos. Mały człowiek. Nie trzeba wielkiej przenikliwości, aby zobaczyć Jarosława Kaczyńskiego na końcu tego przekazu i zobaczyć partię Jarosława Kaczyńskiego, która rządzi Polską od wielu lat. Hitleryzm. No jakaś zupełna obłędna sprawa. Ale wiecie państwo, nawet nie to, że zafiksowany na niechęci do tej partii, do jej lidera, aktor, mówi takie rzeczy. Ważniejsze jest to, co zdarzyło się później. To jest to coś, co kulturowo buduje sytuacje, z których się bardzo trudno nam wygrzebać i znaleźć punkt oparcia. Tak to widzę, bo oczywiście zareagowało wiele osób. Spróbujmy popatrzeć na reakcję tych, którzy się oburzyli, dla których ta wypowiedź była nie w porządku. Ja też tak uważam. To nie jest w porządku wypowiedź. To jest o wiele mostów za daleko. Jest taka europosłanka Prawa i Sprawiedliwości. Nazywa się Beata Mazurek. Kiedyś chyba była rzecznikiem rządu, jeżeli dobrze pamiętam. I pani Beata Mazurek tak podsumowała wypowiedź pana Gajosa. Wyraźnie widać, że PRL, czterej pancerni i pies, oczywiście nawiązanie do bardzo dawnej roli pana Gajosa jako jednego z czterech pancernych, czołg Rudy, 102 i tak dalej. Do tego nawiązała pani Mazurek. A więc wyraźnie widać, że PRL, czterej pancerni i pies odcisnęły trwały ślad na mózgu Gajosa. Bardzo przekonująco zagrał rolę zdegenerowanego prokuratora w filmie Układ. To trochę wcześniej, późniejszy film, bliższy naszym czasom. Pewnie to tylko przypadek, a tak po ludzku insytuacja prostaka, insynuacja prostaka. Czy pani Mazurek przesadziła? No, czy to jest prostactwo? A może wyrachowanie? A może po prostu ten człowiek tak myśli? Dlaczego prostactwo? To nie jest prostactwo, to jest gorzej niż prostactwo. Porównać
demokratycznie wybraną partię z jej liderem do hitleryzmu, do niemieckiej jej partii rządzącej w III Rzeszy, to nie jest prostactwo, to jest dużo gorzej. Ale co na to historyk, również człowiek PiSu, pan Ryszard Terlecki, skądinąd profesor i przewodniczący koła parlamentarnego tej partii, czyli PiSu w Sejmie. Jak podsumuje to fachowiec, jakby na to nie było? Ano mówi tak. Mali, śmieszni ludzie. Wydaje się im, że występują na narodowej scenie, a to tylko teatrzyk marionetek. No ciekawa konkluzja. Pan Terlecki wyraźnie nam sugeruje, że Gajos nie gra swojej roli, że ktoś mu ten tekst napisał. I chyba bym tak jak i z panią Mazurek, co do tamtego stwierdzenia o prostactwie, tak jak i tutaj, co do stwierdzenia, że nie jego rola, chyba bym się nie zgodził z panem Terleckim. Bo dlaczego to nie ma być rola pana Gajosa? Może on właśnie tak myśli. Może on właśnie taki jest. Dlaczego teatr marionetek? Może on gra jedną z ważniejszych ról i wcale nikt nim nie porusza. Może porusza nim jego ego, jego wnętrze. Czy nie czujecie państwo, że to jest dużo poważniejsza sprawa niż takie zdyskwalifikowanie interlokutora, no nazwijmy to, na odległość interlokutora, jak to usłyszeliśmy przed chwilą? Ale wiecie państwo, mamy jeszcze jeden głos i to powiedzmy z najwyższej półki branżowej, bo zareagował na to wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan Gliński. Pan Piotr Gliński tak skomentował wypowiedź Janusza Gajosa. Dobry aktor nie jest świętą krową. Nie możemy się godzić na takie obelgi w życiu publicznym. Niech pan Janusz Gajos sobie przypomni, kto rozpoczął przemysł pogardy wymierzony w prezydenta, który nadał mu tytuł profesorski. No tak. No myślę, że pan minister jest najbliższy prawdy, gdy chodzi o ten komentarz i opis tego, co się wydarzyło. Bo faktycznie jest to obelga, to co usłyszeliśmy z ust aktora Gajosa. Czy było potrzebne przywoływanie prezydenta Lecha Kaczyńskiego? Może i było, bo faktycznie ten tytuł to z jego rąk otrzymał aktor Gajos. No i powinien chyba się zastanowić, jak to wyglądało w trakcie prezydentury. Jakie sposoby narracyjne powodowały, że z prezydenta polskiego państwa próbowano uczynić śmiecia. Okropne. A tutaj pan Gajos, hitleryzm, tak, to jest na pewno obelga dla nas wszystkich, dla Polaków i dla tych, którzy wybierali ten rząd, i dla tych, którzy go nie wybierali, ale brali udział w głosowaniu, które spowodowało taki, a nie inny wynik wyborczy. Kultura. Kultura polityczna. A niech będzie, że demokratyczna. Kultura międzyludzka. Ktoś chyba przesadził. I wiecie państwo, co jest w tym wszystkim najbardziej okropne? To to, że za aktorem Gajosem stanęli w swoistym rotfroncie jego koledzy, stanęły jego koleżanki, że mamy wypowiedzi tych, którzy w świecie tak zwanym celebryckim mają nazwiska i oni wspierają to, co się wydarzyło. Oni jednoznacznie stają po tej stronie. Dlaczego stają po tej stronie? Czy oni naprawdę uważają, że my żyjemy w państwie, które za chwilę będzie likwidowało ludzi, którzy inaczej myślą? Czy oni naprawdę nie widzą paranoi własnej obsesji? Czy nie widzą tego tacy ludzie jak Daniel Olbryski czy Krystyna Janda, którzy wspierają swymi słowy tegoż człowieka, który tak powiedział? I wielu, wielu innych, mam tu różne cytaty, ale tak jak zacząłem to mówić, coraz mniej mam ochotę
przeczytać, przypomnieć Państwu to? Bo jest to okropne. Żyjemy faktycznie w dwóch światach, ale nie w dwóch Polskach. Żyjemy w dwóch światach, które chyba się już ze sobą nie porozumieją. Kiedyś taki wiersz, wiele, wiele lat temu, chyba po smoleńsku, napisał Rymkiewicz o tym, że co się stało, to już się nie odstanie. Coś takiego było, że co się podzieliło, już się nie zrośnie. Nie cytuję dokładnie, ale taki jest sens. No dobrze, ale trzeba dokonać wyboru. Jest jedna Polska, jest jedna nasza kultura. To nie może być tak, że będziemy w ciągłym rozkroku albo będziemy odbijać się od ściany do ściany, wymuszani emocjami wyboru, dziś tego, jutro tamtego. I te emocje będą na nas wymuszać ludzie, którzy gdzieś kiedyś byli jakimś pancernym czy kimś innym, kto spodobał się ludziom, kto wszedł im do serduszka. To nie jest dobre rozwiązanie. Puenta? Ach, wrócę w tej puencie, proszę Państwa, do tego, od czego miałem zacząć. Wrócę do tego, że mamy smutne obchody, nie cieszymy się tym, czym moglibyśmy się cieszyć. Tym, że kiedyś ludzie umieli wziąć broń do ręki i stanąć przeciwko wrogowi. I to było szczęście. Nawet jeżeli z perspektywy czasu możemy mówić o tym, że to nie miało sensu, że nie było współmierne co do tego, co ci ludzie mieli w rękach w stosunku do wroga, przeciwko któremu stanęli. Te polskie powstania, tak? Ale wiecie Państwo, tak sobie myślę i gdzieś tam z tyłu głowy mam Janusza Gajosa i tych wszystkich, którzy za nim w jednym szeregu wyją okropnie i ob nas obrażają. Pamiętacie Państwo taką piosenkę, taką pieśń, która niosła ludzi do boju? Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch jak stal. Pracując za dwóch, czuwaj wiaro i wytężaj słuch. No to było takie mocne, takie silne. Brakuje nam takiej siły, takich jasnych oczu i tego wszystkiego, do czego tak naprawdę powinniśmy się odwoływać. Szukajcie tego wokół siebie. Nie dajcie się wrobić w tą kałużę brudną i okropną. Czuwaj wiarą, wytężaj słuchem.